Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ary. A w dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć tematykę kirysów. Jest to jeden z kilku materiałów na temat tych ryb, które chciałbym nagrać, które chciałbym Państwu zaprezentować. W pierwszym materiale chciałbym poruszyć tematykę temperatury, w jakiej powinny być trzymane te ryby oraz przede wszystkim faktu łączenia gatunków tych niewielkich sumokształtnych. Wiele osób kieruje się teorią, iż wszystkie kirysy, ze względu na to, iż są to ryby bardzo społeczne, spokojne, bardzo pozytywnie znoszące towarzystwo swojego gatunku, bezproblemowo możemy łączyć w jednym zbiorniku bez jakiejkolwiek szkody dla tych ryb. Niezależnie tak naprawdę od gatunku, każdy może być połączony z innym przedstawicielem właśnie grupy Corydoras. Pragnę tutaj zauważyć oraz naprostować, jak też pewnie wiecie, wszystkie właśnie kirysy oraz większość sumokształtnych pochodzi właśnie z kontynentu Ameryki Południowej. Kontynent ten ma stosunkowo sporą rozpiętość geograficzną, przez co analogicznie można rozumieć, iż temperatura nie jest taka sama, ponieważ tak naprawdę przechodzi on przez dwie strefy klimatyczne, wręcz powiedziawszy, ostatnia południowa część po prostu zahacza nawet w początki już trzeciej strefy klimatycznej. A jak też wiemy, strefy klimatyczne bardzo, ale to bardzo różnią się pod względem temperatury oraz analogicznie innych parametrów związanych z po prostu analogicznie pogodą, lecz akurat w tym tutaj czynniku temperatura oraz wilgotność powietrza odgrywa tutaj bardzo dużą rolę. Wiadomo, w przypadku środowiska wodnego wilgotności powietrza nie będziemy rozpatrywać, lecz przede wszystkim rozpatrzymy sobie tutaj temperaturę. Analogicznie, jeżeli temperatura jest wysoka, temperatura wody również wiadomo rośnie. Lecz tak jak wspomniałem, jeżeli kontynent posiada bardzo sporą rozpiętość geograficzną, te temperatury są bardzo urozmaicone. Kirysy są bardzo rybami zamieszkującymi tak naprawdę wszystkie regiony Amazonii. Przepraszam, Ameryki Południowej, nie tyle Amazonii. Amazonia jest tak naprawdę takim dość pobieżnym określeniem Ameryki Południowej. Jest tak naprawdę, wręcz powiedziawszy, genialnym określeniem byłoby, gdyby powiedzieć, że tych kirysów są tak naprawdę setki gatunków. I w dalszym ciągu gatunki tych niewielkich sumokształtnych są odkrywane. Przez co myślę, że udało mi się uświadomić Państwa, jak olbrzymia pula gatunków tych ryb po prostu występuje na powierzchni całego kontynentu. Więc analogicznie, jeżeli występują na powierzchni całego kontynentu, te temperatury po prostu się między tymi rybami różnią. Oraz sam fakt, iż ryby te są spokojne oraz chętnie znoszą towarzystwo swoich, że tak to określę, rówieśniczych gatunków, czyli po prostu gatunków po prostu spokrewnionych ze sobą, nie oznacza, że każda z tych ryb może być ze sobą połączona. Ryby bardzo negatywnie znoszą zmiany powyżej 3 stopni i te zmiany tak naprawdę już odbijają się na zdrowiu oraz długości życia ryby. Wprawdzie te sumokształtne są bardzo odporne na te zmiany, lecz to nie oznacza, iż należy po prostu to zaniedbywać. Przykładowo, Corydoras arquatus, czyli kirys spiżowy, jest raczej rybą preferującą ten zakres około 25-26 stopni, także ten standardowy dla tropikalnych ryb właśnie z Ameryki Południowej. Lecz z kolei na przykład Corydoras sterbai, czyli kirysek pomarańczowo-płetwy, jeśli się nie mylę, jest już rybą stricte ciepłolubną, która preferuje już około 27 stopni. Z kolei popularny, chyba najpopularniejszy wśród właśnie kirysów, kirys
Pstry jest rybą stricte zimnolubną, która preferuje temperatury około 22 stopni. Tak więc tych trzech gatunków niestety nie jesteśmy w stanie już ze sobą połączyć. A więc wiele osób twierdząc, iż najpopularniejsze kieryski, czyli na przykład właśnie spiżowy oraz pstry, można bez problemu ze sobą łączyć, niestety jest w kompletnym błędzie. Te ryby te posiadają rozbieżne po prostu preferencje co do temperatur oraz temperatura odgrywa bardzo dużą rolę właśnie w życiu tych ryb, ponieważ jeżeli temperatura jest zbyt wysoka, po prostu ryby będą Wam żyły krócej, ponieważ po prostu organizm nie jest przyzwyczajony do tak dużej temperatury. Także łączenie przykładowo kieryska, taki skrajny przypadek kieryska pstrego z paletkami, szczerze mówiąc, jest w stanie skrócić o połowę długości życia w odpowiednich warunkach naszego kirysa. Mamy na tyle możliwości pośród tej olbrzymiej puli tych kirysów, aby dobierać te ryby do prawidłowej temperatury w naszym akwarium. To, iż ryba jest popularna oraz jest po prostu łatwo dostępna, takie jak właśnie kirysek pstry czy spiżowy, nie oznacza, że nadaje się do każdego akwarium. Ryby te mają odmienne wymagania oraz odmienne preferencje co do temperatury. Może parametry wody są w miarę zbliżone, chociaż gdyby się bardziej przyczepić, również te różnice są znaczące. Są raczej takie po prostu zaznaczalne, wiadomo, można bardziej sprecyzować. Przede wszystkim tę temperaturę tutaj pragnę zaznaczyć, iż należy dbać również o temperaturę właśnie wymagań tych ryb. Ponieważ bardzo wiele osób traktuje kiryski jako stricte po prostu cały kształt grupy, która może być jednym wielkim ławicą oraz stadem. Te ryby generalnie łączą się w ławice z innymi przedstawicielami po prostu kiryskowatych, gdy nie mają po prostu wyboru oraz nie ma osobników tego samego gatunku. Także stawiamy na jeden gatunek, ewentualnie dwa. Owszem, nic się nie stanie, jeżeli połączymy ryby posiadające wymagania co do takiej samej temperatury w jednym akwarium, ale staramy się również łączyć te ryby w grupy, ponieważ jest to ryba ławicowa, a tak jak było w poprzednim materiale, ryba ławicowa równa się 20 sztuk. Więc od 20 sztuk trzymamy kirysy w temperaturze dostosowanej do ich wymagań. Jest na tyle olbrzymia pula tych kirysów, że jesteśmy w stanie tak naprawdę dobrać ryby ciepłolubne oraz ryby preferujące temperatury chłodniejsze. Ryb ciepłolubnych zdecydowanie większa pula oraz częściej są po prostu wybierane, a tak naprawdę myślę, że jeżeli ktoś już by się chciał przyczepiać do ceny, to myślę, że nie jest ona na tyle duża, ponieważ już ciepłolubne kiryski, takie stricte, jesteśmy w stanie dostać około 10 zł za sztukę, także myślę, że nie jest to droga ryba. Jeżeli chodzi z kolei o ryby preferujące nieco chłodniejsze temperatury, standardowe kireski są również dostępne, a jeżeli poszukamy głębiej, jeżeli nam się chce poszukać przede wszystkim, bez problemu dostaniemy również kiresy preferujące temperaturę chłodniejszą. Także pragnę tutaj zaznaczyć, iż dbamy o wymagania ryb, czytamy, jakie te ryby wymagają oraz nie łączymy na zasadzie, iż są spokojne, to się nadają do każdego akwarium. No niestety tak to nie działa. Dbamy o wymagania, parametry wody oraz w przypadku kirysów najważniejsza jest akurat temperatura. Także to było na tyle. W kolejnych materiałach związanych z kiryskami chciałbym poruszyć tematykę podłoża, która jest często bardzo kontrowersyjnym faktem. Tematykę żywienia tych ryb oraz taki ogólny materiał, myślę, na temat zbiornika. Jest on raczej odnoszący się ogólnie do całej grupy kirysów, ponieważ raczej styl akwarium mają bardzo podobny, chociaż drobne tutaj dygresje na pewno się pojawią, ponieważ są kilka tutaj takich smaczków, że tak to określę w cudzysłowie. Różnic warto będzie zaznaczyć. Także to było na tyle w tym materiale. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Angelfish, dziękuję.